Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Rozdział pierwszy Susan Sullivan miała spotkać się z kimś, kogo bała się najbardziej. Spacer, tak, spacer dobrze jej zrobi. Spacer w słońcu, z daleka od dusznego domu, od przytłaczających myśli. Włożyła do uszu słuchawki iPoda, na głowę założyła czarną wełnianą czapkę i otulając się tweedowym płaszczem, weszła na mróz. Padał gęsty śnieg. Jej myśli pędziły jak szalone. Kogo chciała oszukać? Nie mogła o tym nie myśleć ani uciec przed koszmarami przeszłości. Prześladowały ją za dnia i wdzierały się w noc niczym olbrzymi nietoperz, doprowadzając ją do mdłości. Próbowała skontaktować się z detektywem z posterunku policji w Ragmulin, ale bez skutku. Ponad wszystko chciała poznać prawdę. I kiedy zawiadły wszelkie tradycyjne środki, postanowiła zrobić to sama. Może w ten sposób. Pozbyłaby się demonów. Ślizgając się i potykając, przyspieszyła kroku. Brnęła przez miasto tak szybko, jak pozwalały na to oblodzone chodniki. Zwróciła wzrok ku bliźniaczym wieżom katedry i przeżegnała się, przechodząc przez żelazne wrota. Cementowe schody zostały posypane solą, która teraz chrzęściła pod jej butami. Śnieg zelżał, pozwalając zimowemu słońcu wyjrzeć z zaciemnych chmur. Pchnęła duże drzwi frontowe, obtupała buty na gumowej wycieraczce i, kiedy echo zamykanych drzwi ucichło, wkroczyła w ciemność. Zdjęła słuchawki, które teraz zwisały swobodnie z jej ramion. Rozcierając twarz, przesunęła palcem wokół zapadniętych oczu i zamrugała, aby strząsnąć wodę z powiek. Próbowała odnaleźć się w panującym półmroku. Świece na bocznym ołtarzu rozganiały cienie z pokrytych mozaiką ścian. Blade światło słońca przedzierało się przez witraże. Susan ruszyła przed siebie, wdychając woni kadzidła unoszącą się w powietrzu. Schyliwszy głowę, ślizgnęła się do pierwszego rzędu i uklęknęła na drewnianym klęczniku. Przeżegnała się po raz kolejny, zastanawiając się, czy została w niej choć odrobina pobożności po tym, co zrobiła i przez co przeszła. Zgadzając się na spotkanie w katedrze, myślała, że o tej porze będzie pełna ludzi, a tym samym bezpieczna, ale zła pogoda zniechęciła każdego. Drzwi wejściowe otworzyły się i zamknęły. Suzan wiedziała, że to on. Sparaliżował ją strach. Nie potrafiła spojrzeć za siebie. Zamiast tego patrzyła prosto na lampkę świecącą nad tabernakulum. Nawa rozbrzmiała echem wolnych kroków. Drewno zaskrzypiało, kiedy ukręknął w ławce tuż za nią. Podniosła się z klęcznika i usiadła. Słyszała wyłącznie jego oddech. Nawet jej nie dotknął. Ale mimo to go poczuła. Od razu wiedziała, że popełniła błąd. On nie odpowie na jej pytania, nie da jej rozgrzeszenia, którego pragnęła. Nie trzeba było się wtrącać, szepnął szorstko. Odpowiedź uwięzła jej w gardle. Jej oddech przyspieszył, a serce tłukło się w piersi, aż dzwoniło jej w uszach. Chciała uciec daleko, daleko stąd, ale nie miała już sił. Wiedziała, że to koniec. Łzy zbrały w kącikach oczu Susan, kiedy dłoń w rękawiczce oplotła jej gardło. Uniosła dłoń, by wyrwać się z uścisku, ale on szybko zwinął kabel IPoda, zaciskając go wokół jej szyi. Odór Wody Kolońskiej wypełnił jej nozdrza i zdała sobie sprawę, że umrze, nie poznawszy prawdy. Osunęła się na drewnianą ławkę, próbując mu się wyrwać. Zacisnęła dłonie na jego palcach, co poskutkowało jedynie tym, że kabel ciaśniej opludł jej szyję. Próbowała nabrać powietrza, ale nie mogła. Zmoczyła się, a on dusił ją coraz mocniej. Osłabiona, opuściła ręce. Był zbyt silny. Kiedy ją dusił, zrozumiała, że po wieloletniej psychicznej męczarni ból fizyczny był miłą odmianą. Zapadająca ciemność pochłonęła światło świecy, jej ciało zwiotczało, a strach całkowicie ją opuścił. W ostatnich chwilach udręki pozwoliła, aby cienie zaprowadziły ją do jasnego miejsca, gdzie odnalazła spokój którego nigdy nie zaznała za życia. Katedralny dzwon wybił dwunastą. Mężczyzna zwolnił uściski i pchnął ciało na podłogę. Kolejny podmuch lodowatego powietrza pomknął wzdłuż środkowej nawy, kiedy w pośpiechu opuścił katedrę. Rozdział drugi. Trzynaście, powiedziała inspektor Lottie Parker. Dwanaście. poprawił ją sierżant Mark Boyd. Mm, nie, jest trzynaście. Nie widzisz butelki wódki za Jackiem Danielsem. Lubiła liczyć. Boyd nazywał to zboczeniem ale tak naprawdę to było rezultatem jej doświadczeń z dzieciństwa, kiedy nie mogła poradzić sobie z traumą. Licząc, odwracała uwagę od rzeczy i sytuacji, których nie rozumiała. Teraz jednak to był zwykły nawyk potrzebujesz okularów sierżant uśmiechnął się, a na dolnej półce są trzydzieści <laughs> cztery. Pozdaję się, westchnął cicho. Frajer parsknęła. Siedzieli w barze u Daniego, gdzie byli nielicznymi z gości, którzy przyszli na lunch. Było jej zimno, ponieważ większość ciepła ze znajdującego się za nimi kominka ulatywała na zewnątrz lokalu Kucharz był zajęty zdejmowaniem kożucha z sosu na taskę obok dania dnia pomarszczonej pieczonej wołowiny Lotti zamówiła kurczaka w bułce ciabatta, bo i tak samo Szczupła Włoszka stała do nich plecami, pilnując chleba rumieniącego się w piecu Oj, Chyba dopiero skubią kurczaki na nasze kanapki, tak długo to trwa Narzekał nie psuj mi apetytu, odparła. No, żeś jeszcze nic nie jesz. Nad baran mieniły się stare, świąteczne dekoracje. Przyklejony do ściany plakat obwieszczał występ zespołu Aftermath w ten weekend. Lottie słyszała o nich od swojej szesnastoletniej córki Chloe. Wielką tablicę pokrywała wypisana kredą oferta z poprzedniego wieczoru. Trzy drinki za dziesięć euro. Ech, w tej chwili dałabym dychę za chociaż jednego. Westchnęła. Nim sierżant zdążył odpowiedzieć, telefon lotti zawibrował, dzwonił nad inspektor Corrigan. Kłopoty rzuciła. Wiedząc, że dziś nie zjelamczu i gdy tylko niska włoska odwróciła się z ciabatami z kurczakiem, detektywów już nie było w barze. Musicie jak najszybciej się dowiedzieć, kto zabił tę kobietę. Nad inspektor Miles Corrigan srogo popatrzył na detektywów stojących z nim przed katedrą. Lotti była zmęczona. Potrzebowała wakacji, na które nie mogła sobie pozwolić, bo była spłukana. Bóg jej świadkiem, że nienawidziła świąt, a tym bardziej poświątecznego przygnębienia. Detektywi znajdowali się przed katedrą w Ragmulin, zbudowaną w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Korigan wdrożył ich w sprawę. Na posterunek przyszło zgłoszenie o znalezionych w katedrze zwłokach. Nadinspektor natychmiast wszedł w rolę człowieka czynu, otaczając miejsce zbrodni kordonem. Lottie była pewna, że gdyby rzeczywiście doszło tu do morderstwa, szef nie dałby się łatwo wykluczyć ze śledztwa. To ona, detektyw inspektor Ragmulin powinna prowadzić dochodzenie, nie Corrigan. Na razie musiała jednak odłożyć firmową politykę na bok i zobaczyć, z czym mają do czynienia. Nadinspektor zaczął wykrzykiwać instrukcje. Lotti bez entuzjazmu, sunęła włosy do kaptura kurtki i ją zapięła. Miała nadzieję, że to nie było morderstwo, tylko jakaś bezdomna, po prostu zamarzła. Korigan przestał mówić, co oznaczało, że muszą brać się do roboty. Przeciskając się pomiędzy stojącymi przed drzwiami katedry, policjantami, Lotti ruszyła w kierunku drugiego kordonu ustawionego w środkowej nawie. Schyliła się pod taśmą i podeszła do zwłok. Z ciała ubranej w twójdowy płaszcz kobiety wciśniętej pomiędzy klęcznik i ławkę, poczuła nieprzyjemny zapach. Kabel od słuchawek był zaciśnięty wokół szyi ofiary. Lotti przez chwilę patrzyła na martwą kobietę, zastanawiając się, kim była. Jak się tu znalazła i kto będzie za nią tęsknił? Następnie zaczęła wydawać pracującym na miejscu technikom odpowiednie polecenia. Zabezpieczyła też teren dla kryminologów. Patolog jest w drodze, oznajmił nadinspektor. Będzie za jakieś trzydzieści minut. No ile drogi będą przejezdne? Zobaczymy, co powie. Lotti zerknęła na niego. Był zadowolony na samą myśl brania udziału w sprawie morderstwa. Oczami wyobraźni widziała go, jak wymyśla przemowę na konferencję prasową, ale to było jej śledztwo. Jego w ogóle nie powinno być na miejscu zbrodni. Za poręczą oddzielającą ołtarz od reszty katedry stała funkcjonariuszka Gillian O'Donoghue Obok niej ksiądz otaczał ramieniem wyraźnie wstrząśniętą kobietę. Lotti podeszła do nich. Dzień dobry, jestem detektyw Inspektor Lotti Parker. Muszę zadać pani kilka pytań. Kobieta jęknęła. Czy to nie może zaczekać? Zapytał ksiądz. Loty uznała, że był niewiele od niej młodszy. W przyszłym roku kończyła czterdzieści cztery lata, jemu dałaby ponad trzydzieści. W czarnych spodniach i wełnianym swetrze założonym na koszulę z koloratką wyglądał jak na księdza przystało. To nie potrwa długo, nalegała. Najlepiej zadawać pytania, kiedy pamięć jest jeszcze świeża. — Rozumiem — odrzekł ksiądz — ale oboje jesteśmy wstrząśnięci, więc nie wiem, czy wiele pani pomożemy. Wstał, wyciągając dłoń. — Ksiądz Joe Berg, a to pani Gavin, sprząta w katedrze. Lottie zdziwiła siła, z jaką ścisnął jej dłoń. W jego ciemno-niebieskich oczach odbijał się blask świec. Pani Gawin znalazła ciało. — oznajmił. Inspektor wyciągnęła notes. Zazwyczaj używała telefonu, ale uznała, że niestosownie byłoby używać go w kościele. Sprzątaczka podniosła wzrok i zaczęła szlochać. No już, już, już. Ksiądz Berg pocieszał ją, jakby była małym dzieckiem. Usiadł delikatnie gładząc panią Gavin po ramieniu. Ale ta miła pani detektyw chce tylko wiedzieć, co się tu wydarzyło. Miła? Pomyślała Loti. Nigdy by tak o sobie nie powiedziała. Usiadła na ławce przed księdzem i sprzątaczką i odwróciła się. Jeansy wpijały jej się w brzuch. Jezu, pomyślała. Muszę dać sobie na wstrzymanie z fastfudami. Kiedy sprzątaczka podniosła wzrok, inspektor oceniła, że ma około sześćdziesięciu lat. Na jej wstrząśniętej, bladej twarzy było teraz widać każdą zmarszczkę. Pani Gavin, proszę powiedzieć, co wydarzyło się od momentu, kiedy weszła pani dziś do katedry? Inspektor myślała, że to dość proste pytanie, ale niestety przerosło panią Gavin, która w odpowiedzi zalała się łzami. Ksiądz Berg patrzył na nią ze współczuciem. Jego spojrzenie zdawało się mówić, żal mi cię, jeśli chcesz cokolwiek od niej wyciągnąć. Ale jakby na przekór im obojgu pani Gejwin zaczęła mówić cichym i drżącym głosem. Przyszłam do pracy o dwunastej, żeby posprzątać po mszy o dziesiątej. Zwykle zaczynam z tamtej strony, powiedziała, wskazując na prawo, ale wydawało mi się, że ktoś zostawił płaszcz na podłodze z przodu środkowej nawy. Powiedziałam sobie, lepiej pójdę tam najpierw. Wtedy zobaczyłam, że to nie był zwykły płaszcz. O matko najświętsza! pani Gewin przeżegnała się trzy razy i spróbowała osuszyć łzy wymiętą chusteczką. Matka najświętsza nikomu już teraz nie pomoże, pomyślała Loti. Dotykała pani ciała? Broń Boże, nie! Pokręciła głową. Miała otwarte oczy i, 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 i to coś wokół szyi. Widziałam już zwłoki, ale takich jeszcze nigdy. Na, o, na Boga ksiądz wybaczy, wiedziałam, że to nieboszczka. Co pani zrobiła potem? No, zaczęłam krzyczeć. Rzuciłam mopa i pobiegłam do zakrystii. Wpadłam prosto na księdza Berka. Usłyszałem krzyki, wybiegłem, żeby sprawdzić, co się stało. — Czy którekolwiek z was kogoś widziało? — Nie — odpowiedział ksiądz. Po policzkach pani Gewin popłynęła świeża porcja łez. — Widzę, że nie czuje się pani najlepiej — stwierdziła inspektor. — Funkcjonariuszka O'Donohue spisze pani dane i zorganizuje powrót do domu. Skontaktujemy się później. Proszę wrócić do domu i odpocząć. Zaopiekuję się nią. Ksiądz Berg miał miły ton głosu. Najpierw muszę z księdzem porozmawiać. Mieszkam na plebanii, za katedrą. Znajdzie mnie tam pani o każdej porze. Sprzątaczka oparła głowę na ramieniu księdza. Powinienem zostać z panią Gavin, oznajmił. Dobrze. Inspektor dała za wygraną, widząc, że zrozpaczona kobieta wygląda coraz gorzej. Będziemy w kontakcie. Ksiądz skinął głową i poprowadził sprzątaczkę do drzwi za ołtarzem. O'Donoghue podążyła za nimi. Podmuch zimnego powietrza wdarł się do katedry, kiedy na miejsce zbrodni przybyli kryminolodzy. Corrigan ruszył, aby ich powitać. Jim McLean, szef zespołu, powitał go wymuszonym uściskiem dłoni, po czym zaczął dyrygować swoimi ludźmi. Lottie obserwowała ich pracę przez kilka minut, a następnie podeszła do ciała tak blisko, jak tylko pozwolił na to McGleen. Ofiara wydaje się być w średnim wieku. Ubrała się stosownie do pogody. Zwróciła się do Boyda, który uczepił się jej ramienia jak natrętny rzep. Ruszyła z powrotem w kierunku ołtarza, aby mieć lepszy widok i oddalić się od sierżanta. Hipotermia nie wchodzi raczej w rachubę konstatował Boyd, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi. Drżąc z zimna, inspektor nadal obserwowała techników. Gwar ich pracy zakłócał spokój katedry. Ta katedra to największy koszmar powiedział Jim McGlean. Bóg jeden wie, ilu ludzi przewija się tutaj codziennie i zostawia po sobie ślady. Zabójca dobrze wybrał miejsce stwierdził Corrigan, ale nikt mu nie odpowiedział. Odgłos wysokich obcasów przemierzających środkową nawę przykuł uwagę Lotti. Niska kobieta, która szła ku nim dziarskim krokiem, tonęła w czarnej kurtce puffa. W jej dłoni pobrzękiwały kluczyki od samochodu, które po chwili, jakby dopiero co zdała sobie sprawę, gdzie jest, wrzuciła do przewieszonej przez ramię czarnej skórzanej torebki Uścisnęła dłoń nad inspektora i przedstawiła się Jane Dor, patolog, miała ostry i profesjonalny ton głosu Zna pani inspektor Lottie Parker, prawda? Zapytał Tak, uwinę się najszybciej jak się da Odparła, po czym zwróciła się do niej jak tylko ustalę przyczynę zgonu, będziecie mogli zabrać się do pracy. Lotti imponował sposób, w jaki poradziła sobie z koriganem, usadzając go jeszcze zanim rozpoczął kazanie. Jane Dor miała najwyżej metr m i przy inspektor, która bez szpilek mierzyła ponad metr m, wydawała się dość niska. Lotti miała na sobie parę wygodnych butów AG. W które niedbale wcisnęła nogawki dżinsów. Po założeniu rękawiczek białego teflonowego kombinezonu i po zabezpieczeniu butów, patolog przystąpiła do wstępnej oceny ciała. Wsunęła palce pod szyję kobiety, dotykając kabla zaciśniętego na jej szyi, po czym uniosła głowę ofiary, koncentrując się na jej oczach i ustach. Kiedy kryminolodzy obrócili ciało na bok, w powietrzu uniosł się odór odchodów. Czas o zgonu? Zapytała Lotti. Ze wstępnych obserwacji wynika, że zginęła w ciągu ostatnich dwóch godzin. Po sekcji zwłok będę miała pewność. Jane Dor zdjęła rękawiczki z drobnych dłoni. Jim, jak skończysz, ciało można zabrać do kostnicy Talamor. Nie po raz pierwszy Lotti żałowała, że zarząd służby zdrowia przeniósł kostnicę do szpitala w Talamor, pół godziny drogi od Ragmoline. Jak tylko ustali pani przyczynę zgonu, proszę mnie niezwłocznie poinformować, nakazał Koligan. Inspektor przewróciła oczami. Wszyscy dobrze wiedzieli, że ofiarę uduszono. Patolog musiała tylko oficjalnie opisać zgon jako morderstwo. Nie było możliwości, by ta kobieta udusiła się sama. Jane Dor wrzuciła kombinezon do papierowej torby i opuściła katedrę tak szybko, jak się w niej pojawiła. Wracam do biura. Inspektor Parker, proszę natychmiast zebrać zespół dochodzeniowy. Korigan ruszył marmurową posadzką za odchodzącą patolog. Kryminolodzy spędzili jeszcze kolejną godzinę na miejscu zbrodni. Ciało włożono do worka, który zapięto i umieszczono na noszach. Kiedy opuszczali katedrę, zaskrzypiały drewniane drzwi. Zupełnie niepotrzebnie zawyły syreny karetki. Jadąca nią pacjentka nie żyła. I nigdzie jej się nie śpieszyło Rozdział trzeci będzie następnym razem. Dzisiaj zaczęliśmy od 25 minut. Pozdrawiam Cię. Rozdział trzeci. Lotzi naciągnęła kaptur na uszy, stojąc na pokrytych śniegiem schodach katedry. Podniosła wzrok ku niebu, z którego zaczął padać śnieg za żelazną bramą, teraz owiniętą biało-niebieską taśmą policyjną, znajdowało się Ragmulin, miasto położone w środkowej części kraju. Mieszkańcy przemierzali ulice od świtu, by o zmierzchu pogasić światła w oknach i wypocząć przed rozpoczęciem następnego nudnego dnia. Loty lubiła anonimowość, na którą pozwalało to miasto, ale wiedziała też, że ma ono swoje głęboko. Skrywane ciemne sekrety. Ragmulin umarło wraz z ekonomią, a przynajmniej tak uważano. Młodzi uciekali do Australii lub Kanady, by dołączyć do garstki szczęśliwców, którzy już tam mieszkali. Ich rodzice natomiast narzekali na brak pieniędzy, nawet na rzeczy codziennego użytku. Spojrzała na drzewa, których gałęzie uginały się pod ciężarem śniegu, a potem popatrzyła na ziemię pod nogami. Była pokryta lodem, co oznaczało, że policjanci nie znajdą żadnych śladów. Rzeczyła więc szczęścia funkcjonariuszom wyposażonym w długie szczypce, którymi przeszukiwali teren. Czternaście, powiedział zaczepnie Boyd. Obłok dymu z jego świeżo zapalonego papierosa otoczył lot i odsunęła się, na co znów się do niej przybliżył. Był wysokim, bardzo szczupłym czterdziestopięciolatkiem. Wygląda na głodnego, powiedziała kiedyś jej matka. Jego orzechowe oczy rozjaśniały interesującą twarz. Miał krótkie włosy, które pokrywały się siwizną. Pod wielką kurtkę z kapturem założył białą koszulę i szarą marynarkę. Czternaście? Zapytała. Stacji Drogi Krzyżowej, odpowiedział. Myślałem, że będziesz chciała jej policzyć w katedrze, więc zrobiłem to za ciebie. Znajdź sobie jakieś hobby, mruknęła. Mieli wspólną przeszłość, której wspomnienie, wyblakłe, ale nadal obecne w świadomości, wywoływało w Lotti dreszcze. Łączyło ich jeszcze kilka innych rzeczy. To ona dostała stopień inspektora, którego Boyd bardzo pragnął. Raczej mu to nie przeszkadzało, ale wiedziała, że chciałby poprowadzić własne śledztwo. A was niezmiernie ją ucieszył, bo oznaczał, że nie będzie musiała codziennie jeździć 60 kilometrów do Atlą. Spędzone tam lata były udręką, chociaż wahała się, czy powrót do pracy z Boydem w Ragmulin nie był gorszy, ale z drugiej strony, będąc tutaj, nie musiała już prosić swojej wścibskiej matki, by zajęła się dziećmi. Lottie odwróciła się od sierżanta, który puszczał kółka z dymu, uśmiechając się pod nosem. — Sama zaczęłaś — powiedział. Zaciągnął się ostatni raz, wyrzucił niedopałek i zszedł schodami, kierując się w stronę posterunku. Wbrew sobie uśmiechnęła się i podążyła za nim, uważając, żeby nie upaść na tyłek przed połową policji Ragmulin. W kolejce do recepcji stało kilka osób. Podczas gdy dyżurny próbował utrzymać porządek, Lotti przemknęła niepostrzeżenie i pobiegła schodami do biura. Telefony rozdzwoniły się na dobre. Wieści szybko się roznoszą, a w szczególności te złe. Oddychając zatęchłym biurowym powietrzem, rozejrzała się dookoła. Jej biurko było nieuporządkowane. W przeciwieństwie do stanowiska pracy Boyda, które zaimponowałoby niejednej telewizyjnej gospodyni, ani śladu rozsypanej mąki. Wszystkie akta i długopisy na swoim miejscu. Ktoś tu wyraźnie cierpiał na nerwice natręstw. Czyścioch mruknęła. Z powodu renowacji musiała dzielić biuro z trzema innymi detektywami: Markiem Boydem, Marion Lynch i Larem Kirbym. Telefony stacjonarne i komórkowe, kserokopiarka, rozlatujące się kaloryfery na olej grzewczy oraz przemarsz każdego, kto chciał skorzystać z toalety, nadawały pomieszczeniu aurę chaosu. Tęskniła za swoim biurem, gdzie cisza pozwalała jej myśleć. Przynajmniej coś się tu dzieje, pomyślała, siadając za biurkiem. Dowiedziałeś się, kim była? Denatka? Nie, papież. Tak, ofiara nienawidziła, kiedy posługiwał się żargonem z amerykańskich seriali o policjantach. Bojt uśmiechnął się do siebie. Domyślam się, że już wiesz, kto to jest. Przesunęła akta z jednej strony biurka na drugą, szukając klawiatury. Susan Sullivan. 55 lat, panna mieszkała sama w Park Green. 10 minut drogi samochodem stąd, albo pół godziny piechotą. Ostatnie dwa lata pracowała w Radzie Miejskiej. Była dyrektorem Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego... — Cokolwiek to znaczy. Przeniesiona z Dublina. — Jak udało ci się sprawdzić ją tak szybko? — Maglin znalazł jej imię na iPodzie. — No i? — Znalazłem ją w internecie, na stronie Rady Miejskiej. Na adres mam ze spisu zarejestrowanych wyborców. — Miała przy sobie telefon? Lottie nadal przeszukiwała swoje biurko. Bez kompasu i mapy trudno było jej cokolwiek znaleźć. Nie, odparł. — Wyślij Kilbiego i Lynch do jej domu. Ten telefon to jeden z naszych priorytetów, tak samo jak ktoś, kto powie nam, gdzie dziś była. Znalazła bezprzewodową klawiaturę w koszu na śmieci u jej stóp. Jasne, przytaknął. Jacyś krewni? Znalezienie żyjących krewnych, o ile tacy istnieją, może trochę potrwać. Lotti zalogowała się do komputera. Częła podniecenie, ale irytował ją fakt, że śledztwo zajmie sporo czasu. I tak mieli już sporo do roboty. Ciągnące się sprawy sądowe, spory pomiędzy karawaniarzami. A jutrzejsza noc sylwestrowa, jak zwykle, przyniesie kolejne kłopoty. Pomyślała o rodzinie. Po raz kolejny zostawiła troje nastolatków, samych w domu. Może powinna zadzwonić? Upewnić się, że nic im nie jest? i musiała jeszcze zrobić zakupy. Co zanotowała w odpowiedniej aplikacji na telefonie. Konnała z głodu. Grzebiąc w przepełnionej szufladzie, znalazła paczkę przeterminowanych herbatników. Zaproponowała je Boydowi, ale odmówił. Przeżuwając ciastko, wpisała do komputera zeznanie pani Gavin i księdza Berka. Musisz tak mlaskać? Zapytał. Boyd, mruknęła. Co? Zamknij się. Wepchnęła do ust kolejny herbatnik i zaczęła go głośno przeżuwać. Na miłość boską. Jęknął. Inspektor Parker, do gabinetu. Na dźwięk grzmiącego głosu koligana podskoczyła na krześle. Boyd podniósł wzrok, kiedy drzwi biura głośno trzasnęły. Co do diabła. Poprawiła bluzkę, naciągając rękaw i strzepała okruchy z dżinsów. Odgarnęła niesforny kosmyk za ucho i poszła za szefem, mijając porozstawiane wszędzie drabiny i puszki z farbą. Inspektor BHP miałby tu sporo roboty, ale zawsze mogło być gorzej. Wszystko było lepsze od starych pomieszczeń biurowych. Lotti zamknęła za sobą drzwi. Gabinet nad inspektora odnowiono jako pierwszy. Pachniał nowymi meblami i świeżą farbą. Siadaj, rozkazał. Wykonała polecenie, obserwując pięćdziesięcioletniego korygana, który usadowił się za swoim biurkiem. Jego opasły brzuch wcisnął się w blat. Pamiętała jeszcze, kiedy był szczupły, sprawny i zasypywał wszystkich radami dotyczącymi zdrowego trybu życia. To było zanim życie dało mu w kość. Kiedy pochylił się, by podpisać formularz, zobaczyła swoje odbicie w jego lśniącej łusinie. Co się tutaj dzieje, warknął podnosząc wzrok. Ty mi powiedz, w końcu jesteś tu szefem, pomyślała. Zastanawiała się, czy ten człowiek potrafił normalnie rozmawiać. Być może wrzeszczenie należało do jego obowiązków służbowych. Nie rozumiem, ser. Żałowała, że nie ma na sobie kurtki, w której mogłaby schować podbródek. Nie rozumiem, ser, przedrzeźnił ją. Mówię o tobie i tym cholernym bojdzie. Moglibyście spróbować traktować się po ludzku przez pięć minut. Niedługo to będzie oficjalne śledztwo w sprawie morderstwa, a wy dogryzacie sobie jak para gówniarzy. Lottie zastanawiała się, czy koriganem. Wstrząsnęłoby poznanie całej prawdy. Uważam, że traktujemy się bardzo po ludzku. Zakopcie topór wojenny i bierzcie się do roboty. Co udało się Wam ustalić? Znamy imię i adres ofiary, a także miejsce i pracy. Staramy się dowiedzieć, czy miała krewnych. Odpowiedziała: I pracuje w Radzie Miasta. Detektywi Kirby i Lynch zabezpieczają jej dom do czasu przybycia kryminologów. Korigan patrzył na nią bez słowa. To wszystko, ser. Kiedy zorganizuję centrum koordynacyjne, pojadę do biura rady, by nakreślić portret ofiary. Nie chcę żadnych cholernych obrazków, ryknął. Macie rozwiązać tę sprawę szybko. Za godzinę udzielam wywiadu cholernemu Keitelowi Moronejowi z telewizji RT. A ty mi chcesz malować z... portrety! Lottie patrzyła w jego oczy, przybierając spokojny wyraz twarzy, którego nauczyła się w trakcie 24-letniej służby. Zorganizuj centrum koordynacyjne, zbierz zespół, przydziel kogoś jako sekretarza i wyślij mi szczegóły e-mailem. Zwołaj konferencję na jutro rano, będę na niej. O szóstej rano? Skinął głową. A jeśli się czegoś dowiecie, chcę wiedzieć pierwszy. Do roboty. Tak zrobiła. Godzinę później z satysfakcją stwierdziła, że każdy z jej ludzi wie, co ma robić. Funkcjonariusze zaczęli chodzić od domu do domu, przepytując mieszkańców. Śledztwo ruszyło. Nadszedł czas dowiedzieć się czegoś więcej o Susan Sullivan. Kanał Virtualo I bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.